Was w kolejnym odcinku na kanale Projekt Inc. Rzucam kolejną luźną myśl, bo mam na to ochotę i po ponad 3 latach na kanale, gdzie już Wam opowiadam różne ciekawostki ze świata tatuażu, czy opisuję to na blogu, czy na fanpage'u. Pewnie niektóre materiały się powtarzają, również ten materiał, o którym Wam zaraz powiem, to już było kiedyś, chyba w 2015 roku na ten temat mówiłem. Jeżeli chcecie porównać to, to zaraz Was powiem z tym, co mówiłem wtedy. Śmiało. Gdzieś tutaj się pojawi odnośnik do tego. I powiem Wam szczerze, że wolę teraz z luźnej ręki do Was nagrywać gdzieś fajnie między końmi, gdzieś tutaj na stadninie, niż siedzieć, kurde, jak jeszcze niedawno na krześle z kokiem w dupie i udawać nie wiadomo kogo. Może nie udawać, bo ja nikogo nie udaję, ale siedzieć statycznie. Wolę jednak to wszystko robić z rąsi, gdzieś fajnie w naturze. Także już jestem obecny kilka lat na tym YouTubie, w tych internetach i dużo osób zadaje mi częste pytanie. Często to samo pytanie. Co z Twoimi tatuażami? Czy one mają jakieś znaczenie? Co oznacza ta róża? Co oznacza ta postać? Co oznaczają te gwiazdki? A powiem szczerze, dla mnie tatuaż nie musi mieć żadnego znaczenia i w tym przypadku tatuaż nie ma większego znaczenia dla mnie. Dla mnie większość moich tatuaży ma być estetycznie fajny. Tatuaże mają ładnie wyglądać, mają mi się podobać i mają być też od danego artysty, bo dany artysta tatuje w swoim jakimś tam klimacie. I ja na przykład prosiłem Maćka Enzosowę, aby mi wytatuował tutaj, o, coś swojego. Pamiętam wtedy, jak chyba w 2015 jechałem do niego i poprosiłem go o to, żeby coś autorskiego mi wymyślił, to dał mi 2 wzory do wyboru. Był to właśnie to, jakiś tam kozioł dziwny. No i wybrałem to. I powiedzcie sami teraz, co ta postać, ta kobieta może oznaczać. No, można sobie jakąś ideologię dorobić teraz, ale tej ideologii nie będę dorabiał, więc ona nie oznacza nic. Ona po prostu ładnie wygląda. I sporo artystów robi swoje wzory tak, aby ładnie wyglądały. I sporo ludzi chce tatuaże, aby dobrze wyglądały. Jasne, ja nie neguję takiej opcji, takiej sytuacji, gdzie przychodzi Kowalski i prosi o tatuaż i przekazuje tatuatorowi takie informacje, aby wykonał wzór, żeby dla niego miały to jakieś znaczenie. Jakieś daty urodzin, daty śmierci, jakieś ważne wydarzenia w życiu. Co ja mogę powiedzieć? Z takich tatuaży dla mnie takich teraz ważnych, co coś znaczy, to może te A tutaj, tak? To jest literka A, jak Aleksander. Jest to jedna gwiazdka, bo to jest mój pierwszy syn, moje pierwsze dziecko. I znak zodiaku lew, tak? To. Co mogę jeszcze tutaj Wam powiedzieć? Kot. O, kot wykonany przez Janka z Mr. One to Tattoo w stylu neotradycyjnym. Tak, to jest mój kot, którego lubię i to jest wytatuowany mój kot. Mam jeszcze kota. Kota mam na łydce jeszcze. Mam tatuaże z wzorami Linkin Park. Tak, to coś dla mnie oznacza, ale musiało to też estetycznie jakoś ładnie wyglądać. A niektórzy po prostu zapominają o estetyce i później mamy różne babole na różnych grupach januszowych. Zauważyłem też, że ja tak kiedyś, pamiętam jak ja zaczynałem tatuaże, to robić sobie tatuaże, to mówiłem, kurde, muszę coś ściemnić, że mój tatuaż coś oznacza, żeby rodzice im pozwolili, tak? I dużo osób wymyśla sobie jakieś ukryte znaczenie swoich tatuaży po to, aby rodzice bardziej przychylnie patrzyli na to, że tatuaż może zostać wykonany. Bo jakieś tam dziecko powie, 16-17 lat ma, mama, ja chcę tatuaż! I to jest dla mnie bardzo ważne, bo to dla mnie bardzo ma ważne znaczenie, bo to wiesz. I mama powie, tak, dobra, skoro ma to dla ciebie tak wielkie znaczenie, to sobie zrób ten tatuaż, a tak naprawdę gówno, prawda? I nic to nie oznaczało. No, o, właśnie, jak już, a propos, jak już jesteśmy tutaj u koników, jak tu jesteśmy, to niektórzy sobie tatuują konie, bo lubią jeździć na tych koniach. Jest taki styl życia, terapia. I oni robią sobie te konie. I to jest fajnie, ale przy okazji to ma też estetycznie ładnie wyglądać. Tatuaż dla mnie wcale nie musi mieć znaczenia, bo niektórzy
twardo twierdzą i wymawiają innym, że tatuaż musi mieć jakieś znaczenie, bo jeżeli ten tatuaż nie ma jakiegoś znaczenia, to on w ogóle nie musi być robiony. Nie. Wręcz przeciwnie, tatuaż ma ładnie wyglądać, a znaczenie możemy zawsze sobie dorobić. Ja też tutaj mam skrzynkę, nie wiem czy to widać, skrzynkę z jakimiś tam skarbami. Ja mogę sobie to totalnie jakoś teraz... O kotku, patrzcie, ja coś nagrywam, a tu konie na mnie patrzą, co ten człowiek głupek, co on tam gada, nie? To są właśnie zwierzęta, nie? Czasami mądrzejsze niż ludzie i bardziej zaciekawieni tym, co ktoś inny robi. No ale nieważne. Ja sobie mogę wymyślić, że ta skrzynka, no coś oznacza, tak? No może oznacza, może tam są jakieś ukryte bitcoiny, ethereumy albo inne liski, ale ona po prostu miała fajnie wyglądać do tej całości. Także, tak jak mówiłem, takie jest moje zdanie. Nagrałem też w 2015 roku, tutaj gdzieś ten filmik się może pojawi, albo pojawił się na początku. Możecie porównać, możecie dać w komentarzu znać, który rodzaj filmiku Wam się bardziej podobał. Ten, który teraz nagrałem, czy ten z 2015, gdzie to było totalnie inaczej wtedy nagrywane. Dajcie znać, który rodzaj, która forma przekazu Wam się bardziej podoba. Dajcie również w komentarzu znać, jak to u Was jest z tymi tatuażami, czy to musi mieć jakieś znaczenie, czy Wy macie jakieś tam wyrobione sobie takie twierdzenia, tatuaż musi mieć znaczenie, bo jak nie ma znaczenia, to ja to pierdzielę, nic sobie nie robię, czy ma to estetycznie ładnie wyglądać. Zapraszam Was również do obserwowania Projekt Ink, czyli mojej osoby na Instagramie pod nazwą Projekt Ink. Zapraszam do obserwacji Projekt Ink, gdzie jeszcze? No na Facebooku, tak wiadomo. Projekt Ink i zapraszam do grupy Ink Nation, Ink-Nation. Tam ta grupa rozwija się tak w szalonym tempie, że sam jestem zdziwiony, że to się tak rozwija. Tam już grupa administratorów pomaga mi to ogarniać, bo sam nie dałbym rady tego ogarnąć, a tam naprawdę fajnie się dzieje. Bardzo fajna kameralna grupa, być może niebawem zrobimy jakieś spotkanie Ink Nationowe. I pewnie dużo osób kojarzy mnie też z kanału Bez Kanału, gdzie się rozwijam też twórczo, także zapraszam też na YouTube'a, na kanał Bez Kanału. Jeżeli nie widzieliście mnie na kanale Bez Kanału, co ten gruby, wytatuowany pajac tam działa, to zapraszam.